Dzień dobry. Dzisiejszym dekiem, jakim będziemy sobie grać, jest Zarymi Priest. Jak sama nazwa deku mówi, cała talia opiera się na tej karcie. Czyli Zarymi, która na okrzyku bojowym raz na grę, jeśli uda nam się przyzwać 5 innych smoków, rozgrywamy dodatkową turę. Więc celem deku jest po prostu tworzyć na tyle potężnych tu, żeby wstawić Zarymi, po czym najprawdopodobniej zabić przeciwnika w tej dodatkowej turze. Najchęściej tak to wygląda, chociaż wiadomo, Hearthstone jak Hearthstone, karsianka, różnie to bywa. Więc zostawcie subika, lajka, komentarz. Codziennie na Twitchu o 20 się widzimy i zapraszam do gierek. Pierwszą grą na dzisiaj jest przeciwko druidowi. No, zależy nam na tanich rzeczach, na dobierajkach i tego typu sprawach. Moja gramatyka na dole. Ogólnie, to co mówiłem, najważniejsze jest to, żeby grać jak najwięcej tanich rzeczy. Po prostu. I smoków, przede wszystkim. Ogólnie, zaleta tego deku to jest zapełnianie stołu. Taka ogólna... Takie ogólne robienie presji na przeciwniku. Naszymi poszynaniami. Oczywiście, kurwa, musiałem trafić na typa, który ma idealnie tą dwójkę. Boże święty, trzymaj się mnie, kurwa, no. Okej. Gramy sobie na druida, który jest pod Hero Power. I bazuje na tych kartach, chociażby. No i na innych kartach, które bardzo masz umaślane, wiem, ale generalnie no najprościej to przedstawić. Chodzi o to, że on będzie sobie jestem wpierdolony dzisiaj. Będzie wmachniał swój Hero Power, żeby jak najlepiej na tym wyjść. Robimy w ten sposób. Robimy w ten sposób. To bardzo ryzykowne. Ale bardzo bym chciał, żeby on się skupił na zabijaniu ich, powiedzmy. A my spróbujmy dobrać faworki. I faktycznie jakiś value tego wyciągnąć. To jest trochę bardziej agro wersja mojej poprzedniej wersji. Tego deku. Bo ogólnie tutaj mamy jakiegoś Leroya, mamy na przykład takie... jakieś Ciacho, które też bardzo mocno ma statystyki. W każdym razie... Nam zależy na jak najszybszym zabiciu przeciwnika, tak naprawdę. Najlepiej, jeśli wykorzystamy do tego Zarymi. Po prostu. Mam wrażenie, że bardzo się pląsę w tym, co mówię, ale niestety nie jest to takie proste, kiedy nie jesteś pewien, co finalnie chcesz zrobić. Okej. Mam oczywiście Hiliaka, który nam pomoże. Mamy Amantula, który da nam chociażby prowokację na tego druida. Jest okej. Musimy zagrać jeszcze 2 smoki, żeby móc dodatkową turę mieć. Ale powiedzmy, że przy tym stole to no tak średnio bym powiedział. Myślę, że jeszcze na dniach nagram drugą wersję, bardziej kontrolną. Ale no... Ta jest ogólnie lepsza. Co najmniej tak mi się wydaje. Okej, nie ma problemu. Mamy Magatę. Patrzę, że mamy trochę speli w talii, ja nie za bardzo bym tą Magatę chciał grać. Więc powiedzmy, zagrajmy sobie to w ten sposób. Dostaniemy może coś dobrego. Okej, może być, jak najbardziej. O, dostajemy te 2 smoczki, robimy coś w ten sposób, robimy tak. Miejmy nadzieję, że on nie ma kolejnego swipa. Jeszcze jednego smoka. Obecnie mam... 11 demerza na stole, to nie jest dużo. Ale wbiga, że ma drugiego swipa. Nie, okej. Ma drugiego swipa, czy nie ma drugiego swipa? Ma drugiego swipa, o mój Boże. No to dobra, to jednak będzie trochę cięższe. Na pewno gramy w ten sposób. Oczywiście ona dostała 2 razy, no ale na to nie poradzę. Powymieniajmy co mamy. Myślę, że byłbym w stanie zrobić coś takiego. Miejmy nadzieję, że nie ma do kurwy nędzy
trzeciego swipa. Błagam. Naprawdę o to błagam. I... Dobra. Ale ma armora 1000! Dobra, damy radę. W ogóle siema Wiktor, witam. dobra, kolejnym moim... Boję się, że to przegramy po prostu. Ale damy radę. Chociaż, dobra, on nie ma co zrobić. Okej, on nie ma co zrobić. Ja mógłbym zagrać w Arizmi. Te 7, 10, 16... 23, to już za mało. Potencjalnie mam jeszcze to. Nie zabiję go jeszcze. Mogę Amantula zagrać, ale on będzie miał to, więc ja nie chcę tego na razie grać, bo może... To ja chcę robić tak, żeby on musiał mieć ogromny problem. Spróbujemy. To może być duży błąd, ale spróbujemy. Bo... Zadamy mu kurwę dużo demera. Ja trochę nie policzyłem, że my go przypadkiem nie zabijamy. Ale chyba tak, tak. Kurwa, tak, to jest tyle. To jest armii przypoje okazało. Widzimy się w następnej grze. Kurwa, panny, jakie to do, jaki to dobra talia. Kolejną grą będzie na Demon Huntera. Niespodziewanie, najpopularniejsza talia obecnie, bo jest pojebanie silna. A ja chcę to zostawić. Z jednej strony fajnie, bo mam za nimi. Z drugiej strony mam to fajnie. Mam... Nie mogę tego zostawić. Chyba. Tak mi się wydaje. Zaryzykujemy, że za nimi dobierzemy potem. Zaryzykujemy, że Petunię dobierzemy potem. Ale drążę zostawimy. Potrzebuję jakąś pierwszą turę. Zwłaszcza, że pierwszy zaczynam. No kurwa, faworki. Faworki mi nic nie dadzą. Leroy. To nie jest dobre rozdanie. To możemy przegrać. Miejmy nadzieję, że nie przegramy. Ale możemy to przegrać. Dobra, pytanie, czy ma w kościół pierwszą turę. Bo jeśli nie, to ja mam chociaż draw. Więc coś tam zrobimy. Gościu, no nie trzymaj mnie w niepewności. Nie bądź ropującym śmieciem. Proszę, graj. Błagam, proszę. Błagam na... Jebać takich ludzi. Dziękuję. To jest jego pierwsza... to jest moje rozdanie. Faje. Oj, oj, oj. To będzie prawdopodobnie przegrana. Czyli tak czuję. Coś czuję, że ja się nie wybronię. Patrzą, jak ja dobieram całkiem drogie karty. No. Ajajajaj. No ja wam powiem, że ja to widzę bardzo... Niestety w bardzo czarnych ba... O kurwa. Faworki, fajnie, tylko nie teraz. Okej. Nie wygramy tego. Może to moja niewiara, ale mam wrażenie, że to będzie w cholerę ciężkie do wygrania. Stworzyliśmy czasową anomalię. Ale zbudujmy jakąś przewagę, żeby móc faktycznie zagrać trochę więcej rzeczy. Żeby faktycznie on miał problem i musiał się bronić. Bo jeśli tego nie zrobimy, to będziemy mieli ogromny problem. A jeśli spowodujemy, że on będzie miał presję, ten deck nie powinien, znaczy enemy, w sensie Demon Hunter, nie powinien mieć AoE. Jeśli nie ma AoE, to jest okej. Dobra, jeśli uda nam się wybronić, to mamy dużą szansę to wygrać. Z jednego powodu. Chłop ma mało kart. To jest bardzo prozaiczny powód, ale jest to oj. Robimy to tak. I robimy to tak. Musimy go do tradowania się. Ja do 7 tury muszę przejść. 7 tura to będzie... Świetnie. O chuj.
No tak, o chuj. Dobra, nie kolorowo. Wbrew pozorom bym wolał, by w twarz mi wleciał. Bo mam prowokację jakikolwiek. Dobra, jeszcze muszę jednej tury, jakie kurwa, jakie gówno. Będę tak robić, ulewmy się. Zagrajmy, zaatakujmy mimo wszystko i módlmy się, że nie ma o jak on mnie zabić. Jeśli nie mamy jak zabić, to mamy całkiem okej sytuację. Ja wyję? Ja wyję. Ja kurwa wyję. Dobra, jeśli on teraz dobierze jakiś sposób, żeby mnie zabić, się wkurwie. Dobra, nie dobrał. Nie dobrał jeszcze. Jeszcze nie dobrał. Wygraliśmy! Dobra, ostatnia gra. Jeszcze jedna gra wygra! Udało się! Okej, okay, to jest do... tak, faka mnie pochłania. Okej. Okay. Widzimy się na grze. Wygraliśmy, kurwa! Okej. Okay. Trzecia gra jest na wojownika. El Warrioret musimy pokonać. I to jest fajne rozdanie. Na Warriora powinniśmy mu dać radę. Nie możemy dopuścić do tego, żeby on utworzył bardzo dużo pancerza. Póki on tego nie zrobi, jest w miarę okej. Okay. Problemem z Warriorem jest to, że Warrior ma bardzo dużo AoE. Ma bardzo dużo sposobów, żeby pozbyć się stołu. I niestety to powoduje, że jeśli moja talia opiera się na robieniu jak największego stołu, to nie no, nie opłacam cię. Jak największego stołu, no to jeśli on potrafi mi łatwo zniszczyć cały stół, rozumie się problem, nie? Więc no, musimy jakoś kombinować. Jeszcze do zrobienia, dobra. Patrząc, co on raczej wykuł, to lepiej, żebym nie grał tego na razie. Wolę, żeby to mi umarło, niż to. Ale ja się obawiam. Okej, dajemy radę. Ja mam wrażenie, że... Dobra, możemy dać radę. Czyli Wiktor się zajmie twoim kanałem, a nie dba o mój. Ale miło. Okej, okay, teraz tak. To jest bardzo okej okay rozdanie. Niestety ma jak zabić to wszystko. Powiedzmy, o, Zuzka wystawiła. Zuzek akurat nic nie robi. Powiedziałbym, że tak. Robiłbym tak. To jest w miarę okej okay stół, powiedzmy. Niestety jest bardzo podatny na zadanie wszystkim demeza. Okej, on to uwykuł. O, myślałem, że tego spela za 3, ale to nie jest problem. No, zagrajmy sobie to na spokojnie. I dobierzmy karty. No nie jest żaden problem. Okej. To jest bardzo spoko. Musimy liczyć na szczęście. Ja gaduję, że to jest Highlander, właśnie chciałem mówić, no. To tak, to jest Highlander. Zróbmy to w ten sposób. Nie mam już smoków. Mogę spojrzeć. Mój błąd. Okej. Okay. Teraz tak, jeśli on się nie będzie w tołu, to mamy Zarymi, powiedzmy. Tylko Zarymi jeszcze nie zabije, nie?
No bo tu jest 8, 11, 12, nieważne, dobra, on się tylko pozbędzie, nawet nie mam co dziś. Ojeju, 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 ojeju. A Mantula chyba zagramy, jakoś czuję. A Mantula zagramy, no. Miejmy nadzieję, że nie ma jak się go pozbyć w bardzo łatwy sposób. Tak bym bardzo chciał. I dobędziemy jakiegoś fajnego stronnika. Zaklęcie, bym dobrał faworki, dobrałbym akord moty, a za trzy nie dobrałbym nic. Średnie. Szczerze to by było o wiele lepsze. No i to po pierwsze smok. Po drugie, jeśli nie będziemy mieli duplikatów, to możemy sobie gniazdo otworzyć. Ale ma jak zniszczyć. Chyba. Ma egzekuta? Nie ma. Nie ma. On przeżyje? On przeżyje, on nie przeżyje. Bo mogę zrobić mu bardzo duży problem. Nie wygram tego jeszcze. Ale mogę zrobić mu bardzo duży problem. Nie zabiję go. O! O! Moment. Bardziej będzie mi się opłacało to. Alakir? Do tego dajemy tak? Dajemy tak? Dajemy tak? Jedno miejsce musimy zostawić. Okej? Weźmy dlatego. Ach, prawda jest taka, że ja lecę full twarz po prostu. Ja jeszcze go nie zabijam niestety. A więc powiedzmy, że zrobimy jak największy problem. To nie jest jego oszczędna tura. O Jezu, dobra, ma tylko 9 HP, może damy radę. Niemniej jak się pozbyć, niemniej Brawla, proszę, daj mi tą przyjemność. Okej, okay, whatever. Proszę. No nie. To jest feć. Okej, okay, Okej, okay, to jest niestety mnie bardzo niepokoi. Zróbmy w ten sposób. Ale jesteśmy tak blisko wygrania. Nagrajmy w ten sposób. Chłop ma 3 HP, ale on też ma broń, którą będzie mógł 16 armora sobie robić. Więc to jest prawdopodobnie. Nie, albo nie ma, nieważne. Oj, my tego już nie wygramy, mam wrażenie. A, mało brakowało, ale to był najlepszy moment, żeby to zagrać. Oj, 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 niestety chyba możemy się pożegnać z tą grą, mi się wydaje. Mi się wydaje, że my tego nie wygramy. Świetnie. To świetne. O Boże święty. No nie wygramy tego, no. Nie, no nie chcę tego robić. Co mu spalę? No jeszcze takie dobre spalenie pójdzie się zmarnować, no nie. Ale mało brakowało, kurwa, na tego Brawla. Boli mnie to bardzo. No ale jest to ryzykowna talia, no. To jest GG, ja tego nie wygram. Mi się wydaje. Nie biegę w scenariusz. Nie, no nie ma opcji. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się w następnym materiale. Ale i tak 2 na 3 gry wygrane. Więc spoko. Trzymajcie się.